Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzień zaczynamy od płatków pod oczy. A słuchajcie, to nie jest winko, tylko to jest zakwas, słuchajcie, z buraku. Także tak powinnam otwierać lodówkę, żeby było widać, bo później powiecie, że Magda. Ale w sumie pokażę wam fajną rzecz. Nie czekam alkoholu, ale mamy coś takiego fajnego. Różany. To powiem wam, że ja może raz na miesiąc sobie spojrzę na to, ale to u mnie się nie opłaca się kupować, słuchajcie, u nas alkoholu, bo my bardzo, bardzo mało pijemy. Ale tutaj były u mnie dziewczyny, więc musiałam coś takiego damskiego, fajnego, no i wiem, że one są fankami, to słuchajcie, kupiłam. No spróbowałam, bardzo wam polecam, także akurat różany jest najlepszy. Poranna polecajka, słuchajcie. Zaraz sobie biorę suplementy, wybieram sobie płatki pod oczy. O, te pytałyście, bardzo fajne są te rybki. Fajna sprawa, słuchajcie, na wyjazdy. Ja sobie umyłam buzię właśnie po przylocie, czy po przylocie, w zasadzie to na lot. Umyłam sobie buzię i nałożyłam sobie mesklara, zresztą będziecie miały we vlogu wszystko. I dzisiaj sobie może założę... Co ja sobie założę? Założę sobie... O, już wiem. Te Pink Vita Brightening, bo one są naprawdę super. Słuchajcie, wezmę sobie suplementy, bo mnie zaraz Natan będzie ganiał, że długo otwarta lodówka. Mam tendencję do psucia, słuchajcie, wszystkiego, więc w domu, słuchajcie, kiedyś pamiętam, że rodzicom zepsułam dwie lodówki, bo nie domykałam. No to tam myślał, że się wścieknie, bo jedną po drugiej kupował i stwierdził, że już trzecią kupuję za własną kasę, której wtedy nie miałam, więc już później zaczęłam, wiecie, zamykać tą lodówkę. Ale miałam takiego farta do psucia różnych rzeczy. Także słuchajcie, jako tako, słuchajcie, wyglądam po tym Londynie, nie jest źle, wróciłam, jestem, żyję. Także słuchajcie, porobię sobie tutaj porządki, a propos płatków, zresztą wszystko mam, słuchajcie, ładnie posegregowane, ja wam pokażę. Tutaj są wszystkie, o, moje ukochane wyjazdówki. I tutaj mam płateczki, no powiecie, że jestem nienormalna, ale pani płatek, to ja już wam mówiłam, że musi testować. Także słuchajcie, biorę suple, bo tam wszystko sobie naszykowałam i pokażę wam przy okazji, co ja sobie... Ogarniam zawsze z rana, bo ja mam część rano, część wieczorem, to wiecie, ale taka mała przypominajka, jak dawno nie zaglądałyście, albo już po prostu macie tą swoją listę i musicie się na pewno upewnić, czy to warto rano brać. Także słuchajcie, wszystko wam pokażę. Wam, słuchajcie, patent na detoks, to jest naprawdę hicior. Jeżeli chodzi o suplementy, to jest jeden w ogóle z moich ulubieńców. Ja bardzo lubię ten smak, więc najlepiej w ogóle piję z koreczka. Ale ja wiem, że wy lubicie na przykład takie mieszanki, powiedzmy z jakimś kolagenem, od razu sobie takie szoty robicie, więc ja, słuchajcie, zostawiłam sobie końcówkę z kapsułką kolagenową i zawsze po prostu dolewam koreczek do tej wody i po prostu piję przez słomkę, bo wiecie, to też delikatnie na początku ma taki kolor na ustach zielony, więc ja tak bezpiecznie sobie... Po prostu robię taką mieszankę, ale powiem wam jedno, że jeżeli chodzi o chlorellę i lukumę, to to jest suplement genialny na sylwetkę, także dziewczyny, robimy formę. Ja właśnie lubię zatopilatę, że on tak przepięknie wysmukla i muszę wam powiedzieć, że mocno ostatnio zaczęłam pracować nad brzuchem, natomiast w związku z tym, że mam pilates, mam treningi też siłowe, zmieniłam jedną rzecz w swojej diecie, dorzuciłam troszeczkę więcej węglowodanów. Ja wam też w ogóle pokażę zakupy, które sobie zrobiłam w Netto, bo to będzie coś na szybko, ale myślę, że też fajna inspiracja. I słuchajcie, idę z dziewczynami na kawę na chwilkę, więc wszystkie te suplementy, które ja po prostu aktualnie biorę, to wam pokażę, bo ja zawsze przed czy wyjściem, czy żeby po prostu nie być w biegu, bo czasami jak wrzucę sobie nawet w tym opakowaniu suplement, to po prostu w biegu gdzieś wchodzę do restauracji i na przykład po prostu zapominam wziąć, więc ja się łapę na tym, że jeżeli mam już być regularna, to po prostu robię to w domu, gdzie mi się to też kojarzy jakby z suplementacją, a później po prostu, wiecie, no jak jestem i już zamawiam, a że pilnuję tego, żeby po prostu suplementy brać na przykład godzinę przed jedzeniem, to po prostu nie mam wtedy czasu, no bo jak zamawiam, to za, nie wiem, 10-15 minut mam już jedzonko, więc myślę, że tutaj jakby warto się trzymać tej regularności, po prostu sobie wziąć w domu. No i jeżeli chodzi o chlorellę i lukumę, to jest zwany detoks, ale to jest coś, co wam przede wszystkim pozwoli po prostu nie jeść słodyczy. A bardzo fajnie też działa chrom, berberyna, natomiast to jest połączenie lukumy, chlorelli i spiruliny, czyli coś, co automatycznie wam przepięknie wpływa na skórę, na metabolizm, czyli go podkręca. Jednocześnie macie naprawdę fajny wpływ na to, żeby po prostu tych słodyczy mniej jeść, jeżeli w ogóle chcecie je wykluczyć. Chociaż ja nie jestem, słuchajcie, za tym, żeby tak wszystko wykluczać, bo słuchajcie, życie jest po to,
żeby sobie złapać taki balans, ale w taki przyjemny sposób. I na przykład, jeżeli idziecie do restauracji, to wybierzcie taką, w której są na przykład słodycze bez cukru, jakieś wegańskie, czy takie po prostu, które bazują na dobrej jakości produktach. My taką miejscówkę, słuchajcie, mamy dzisiaj, Wam też pokażę. I tam faktycznie są naprawdę bardzo dobre rzeczy, ale nie musicie w jakiś tam sposób ograniczyć na tyle, żeby nie zrobić sobie tej przyjemności, nie wypić sobie tej kawy z koleżankami raz na kiedyś. My mamy takie kawy co tydzień po pilatesie, ale one nie są zawsze usłane babeczkami, bo my raz w miesiąc sobie robimy takie spotkanie, żeby były jakieś croissanty, jakieś babeczki. Mamy taką miejscówkę w Łodzi, gdzie po prostu robią takie rzeczy właśnie bezglutenowe i bez cukru, więc no to są super, super, super wypieki. Także jak ja sobie pomagam, tak też uważam, że warto zapaść ten balans i wybrać po prostu lepszą alternatywę i po prostu, no nie codziennie, tak, jasne, ale właśnie zrobić sobie taką celebrację, zrobić sobie taki dzień, żeby to było wyjątkowe, żebyście miały w tygodniu jakby normalne swoje posiłki, ale żeby celebrować dany moment, czy też weekend, więc ja mam takie dwa dni w tygodniu i pierwszą rzeczą to jest na pewno detoks, bo to, słuchajcie, u mnie zawsze widzicie, ja to piję po prostu codziennie dwa razy i faktycznie jak sobie to wypiję w domu, to później po prostu nie jestem w takim biegu, że gdzieś tam czegoś zapomniałam, czegoś nie zrobiłam, więc to jest naprawdę mega super. Słuchajcie, to naprawdę działa, to omega, naprawdę. Może już prawie pusta. Słuchajcie, ja suplementuję to zawsze. W ogóle taka propo, bo też Wam to polecam, żebyście sobie wzięły, bo czasami o tym nie myślimy, a też ostatnio mi Karinka właśnie mówiła, że musi sobie właśnie taki kupić. To są takie pakiety startowe, słuchajcie, na emeryturze. I no to są dla mnie genialne rzeczy, bo jak miała, słuchajcie, wszystko teraz wyciągać z pudełeczek, to wiecie jak to jest, pierdolca bym dostała. Także u mnie, słuchajcie, omega bardzo fajnie działa, jeżeli chodzi o suplementację taką na zasadzie, ja się nie przeziębiam, na przykład na ciągle coś łapię, chyba muszę mu po prostu zacząć wrzucać, bo to jest taka malutka kapsułka, to jest naprawdę malusie. Nie musicie jakby się tutaj spinać, jeżeli chodzi o suplementację, to jest takie małe i to po prostu sobie suplementujecie. Raz dziennie i to w zasadzie wystarczy. Właśnie przy okazji popijam moją spiruliną. Więc takie malutkie kapsułki to naprawdę nie jest dużo. A omega, słuchajcie, wpływa przede wszystkim na Waszą skórę. Na to jak jesteście tak naprawdę odporni. No bo suplementacja omegi teraz, no o tym się bardzo dużo mówi, że faktycznie wpływa na to, i na jakość życia, nie wiem jak to nazwać. No to faktycznie, no bo jeżeli ciągle coś łapiemy, no to mamy jakiś deficyt w organizmie, który po prostu mówi nam o tym, że czegoś mu brakuje. No i słuchajcie, omega jest jedną właśnie z takich rzeczy, natomiast bardzo ważną rzeczą suplementacji jest, słuchajcie, magnez. I ja, słuchajcie, magnez suplementuję, ten przynajmniej, bo ja w ogóle wcześniej suplementowałam magnez. Dla mnie to, ja nie wiem, ja przed keto to, słuchajcie, miałam bardzo małą wiedzę ogólnie o tym, co organizmowi jest potrzebne. Keto bardzo dużo mnie nauczyła ogólnie dbać o siebie. I magnez przede wszystkim zaczął dbać o mój sen. Ja po prostu położę głowę do poduszki i do widzenia. Ja się suplementuję, słuchajcie, magnezem codziennie w połączeniu ze szwagandą. Dla mnie, słuchajcie, to jest sen do odcięcia. Ja bardzo w ogóle zauważyłam, że szybko się regeneruję. Nawet po tym Londynie, słuchajcie, jak wzięłam sobie w samolocie, poszłam spać, to ja powiem Wam szczerze, że ja po tych 4 godzinach naprawdę byłam wyspana. Ja nie miałam takiego uczucia zmęczenia. Także no, powiem Wam, że to jest najfajniejsza rzecz, którą ja uważam, że wprowadziłam sobie do suplementacji. Dla mnie koenzym Q10 i witamina C z Labuan to jest po prostu odkrycie. No detoks, no to już wiecie, że miłością wielką darzy, więc to akurat zostaje jakby u mnie w takiej stałej suplementacji i te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam. Także dam Wam linka, bo w ogóle na Labuan macie, o ile pamiętam, minus 20% w moim kodem, także sobie skorzystajcie. Ale często mnie pytacie właśnie o to, co u mnie się aktualnie pojawia, to jeszcze do tego dochodzi zawsze Get Slim i Hydrodren. Natomiast uwaga, witaminę C biorę sobie wieczorem, bo trenuję, więc ja mam poranne treningi, w związku z tym się, słuchajcie, przewala na łóżku. Po prostu tak to jest. Pokażę Wam, co zamówiłam z Netto. Znowu się na tym łapę, że jak robię dużo zakupów online, to zamawiam stacjonarnie. Kupiłam. Kupiłam też Jakanowi bagle na śniadanko, ale może jeden sobie albo połówkę zjem wieczorem, bo zawsze jak mam taki cięższy trening rano, później na następny dzień, to wolę sobie węgle wrzucić po prostu wieczorem, a takie bułeczki na przykład z jajkiem, czyli takie węglowodanowo-białkowa przekąska, kolacja jest naprawdę super, bez tłuszczy. Także taka bułeczka, a te bagle są naprawdę super. Ja je w ogóle kupuję, jak są cieplutkie, one są spore. Pięknie pachną, są naprawdę dobre, bo to jest w ogóle mieszanka jakaś, jeżeli chodzi o mąki. Kupiłam Natanowi też płatki ryżowe, bo on to ostatnio czytał, że to jest bardzo fajna alternatywa owsianki, także dajcie znać. No bo to też może być fajne doładowanie się przed treningiem.
więc wzięłam nam dwie paczki i coś, co ja mega polecam, czyli Dobra Dolina. Myślę, że jeżeli chodzi o Dobrą Dolinę, to to są moje ulubione parówki, więc te akurat wam bardzo polecam, mają naprawdę super skład. I coś, co ja bardzo lubię ostatnio, seler. Seler, słuchajcie, wiórki. Bardzo lubię sobie do sałatek dodawać. Na przykład biorę kilka kulek mozzarelli, seler, pomidorki koktajlowe, polewam sobie octem balsamicznym i do tego na przykład wrzucam sobie 2-3 jajka. I mam fajną sałatkę na wieczór. No i oczywiście Zinksa. Kupiłam na spróbowanie, gdzie mieli staw się na pół batona proteinowego. Już wzięłam proteinowego, żeby lipy nie robić, ale ja wiem, że one nie wszystkie mają jakiś dobry skład. Moja przyjaciółka ma taki sprawdzony baton proteinowy, chociaż wychwalicie podobno ten z Biedronki, ten granatowy, także dajcie znać, bo on jest tam bez cukru i tak dalej, to akurat moja przyjaciółka też bardzo lubi. Także słuchajcie, taki shopping. Idę się ogarnąć, płatki, biorę szybki prysznic i spadam na tyle. No, słuchajcie, ja się ogarnęłam. Noxa się niestety się zostaje w domciu, bo trochę się źle czuł, tak wiecie, pokasływał, ale i tak naprawdę się dobrze trzyma, także muszę go bardzo pochwalić. Słuchajcie, po 4-godzinnym locie wyglądam tak. Ogarnięta na pilates. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień z dziewczynami, także zrobimy sobie trening, napijemy się kawy i później, słuchajcie, lecę z Karinką na obiad. I muszę załatwić Ksawciewi torbę, mówiłam wam, że generalnie muszę po niego jechać. No i zadzwoniłam do pani w weekend, powiedziała, że najlepiej przyjść w tygodniu, bo generalnie ma taki po prostu zapierdziel weekendy, kiedy wiecie, no każdy odbiera ciasta, są imprezy i mówi, żeby na spokojnie po prostu przyjechać i wybrać ten tort. Więc dzisiaj chyba spróbuję, nie wiem, czy Ksawcie wezmę, bo po prostu jest, słuchajcie, zimno i ja w ogóle patrzyłam na pogodę. No to tak jak my wracałyśmy, to był 1 stopień. Jak wylatywałyśmy, także się mega cieszyłyśmy, że w Londynie jest, słuchajcie, 15 stopni, bo no idealnie się wtedy na tamtą pogodę ubrałyśmy. Ale wiecie, no wracać później i jest 15-stopniowa różnica, to jest szczerze mega niekomfortowe, więc ja trochę świecę dzisiaj oczami. Ale słuchajcie, nałożyłam sobie płatki i jakoś to poszło. Także słuchajcie, lecę na pilates. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj Marta nie przetyra, ale jednocześnie trochę może po tej wyprawie rozciągnie, także... Słuchajcie, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Gdzie jest ta wiosna? Ja wiem, że ten temat poruszałam zdecydowanie za wcześnie, no ale wydaje mi się, że już teraz możecie mi pozwolić o tym mówić. Bo powiem wam szczerze, że po pierwsze była bardzo duża zmiana temperatury. No 15 stopni to jest, słuchajcie, bardzo dużo. No i jednocześnie, wiecie, ciężko się ubrać, ciężko się nie przeziębić. U nas, słuchajcie, Ola, czyli nasza główna tutaj dowodząca każdego tripu, nasza przewodniczka i organizatorka, słuchajcie, zawsze po każdym takim tripie jest, słuchajcie, chora, zawalone gardło, głowa, no po prostu wszystko. Także słuchajcie, jak dla mnie, to nie ma dobrej pogody, no bo podróżując zawsze macie te przeskoki temperatur. Natomiast my w kwietniu, słuchajcie, lecimy z Natanem do Bergamo. No już liczę, że nie będzie jakby tutaj, wiecie, zagłoski, jak się ubrać. My lecimy, słuchajcie, od soboty chyba do środy, albo od niedzieli do środy. I powiem wam szczerze, że tak jak patrzę na takie tripy szybkie, żeby sobie pozwiedzać, żeby zjeść, żeby się nasycić, to kilka dni jest, słuchajcie, super. Chyba że lubicie takie, wiecie, podróżowanie z dzieckiem, no to wtedy takie, myślę, że no minimum te 8-9 dni, tak żeby, wiecie, wypocząć, wyspać się, poczuć ten klimat, skorzystać z wycieczek, ale też troszeczkę poleżeć na leżaku. To jest idealnie, ale dajcie znać. W ogóle pisałyście mi pod rolką, że macie takie fajne plany wakacyjne. Także się mega cieszę, jak to u was wygląda, bo słuchajcie, bardzo dużo osób albo się otworzyło na podróże dzięki właśnie moim vlogom, albo wy lubicie podróżować, ale na przykład skorzystałyście z kilku takich tipów, żeby podróżować krócej, częściej, no i jednocześnie intensywnie. Oh,
tak, z bawełnami, to jest Kanada. Za dobre rzeczy po tym pilotesie. No, co jest? Co tu ma najmniej ten? Można w Polsce sobie od razu wyciągnie się ręki, a ja kupię croissanta głupiego. Special for you. Dziękuję. To jest dużo miłości, tak? Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo miłości. No, ukradłam. Dzień dobry. Piękny jesteś, taki piękny. Morcie będzie zazdrosny, ale ty jesteś orcie, to podobnie. No, pewnie ty. O Jezu. No, ale wydał Patryk. Wydał Patryk. Nawet nie pytał, słuchaj, mówię, podejrzane. Policzę się z niej później. Nie, no widzisz, no. Nie, wiedział, że wariatce nie oddaję. No piękny, ty tak musisz trochę powyjść, trochę się poprzywitać. Niam, niam, niam. Najedzony, pewnie. Ja mówię tak, tak torebkę niosłem. W torebce? Nie, obok i tak pędzi, nie? A w torebce ty w ogóle siedzisz? Siedzisz w torebce? Mój Morris też nie. Torebki to są dla takich, wiesz, ciłowców. Nie mają własnego zdania. Ten ma za duże no zdanie. No tak! Paniusi. No, widzisz? Pan ci jadła dobre rzeczy, słuchaj, ale teraz my cię zabieramy na dobre rzeczy. Na spacerek się weźmiemy po lesie. Patrz, jeszcze reklama uszu. No to... Przy okazji tak, leggings są uszy na part. Takie przepiękne dzisiaj słoneczko, naprawdę, aż muszę buzią wyjść do tego słoneczka, to jest takie przepiękne. W ogóle cieszę się, że jest już słońce i tak trochę powiem wam szczerze, że nie chcę mi się iść do sypialni na bieżnię, ale... I teraz uwaga, wklejam wam, jak wygląda moja bieżnia. Wiem, że na Media Expert, słuchajcie, bo ja już mam 2 lata, jest teraz promka za 2000, więc naprawdę... No nie jest to drogo, także naprawdę szukajcie fajnej okazji. I teraz pokażę wam jedną rzecz. To jest, słuchajcie, bieżnia, bo dlaczego ja wam to w ogóle mówię? Jest masa pytań o bieżnię. Ja już po prostu czasami, mimo wielu udostępnień wtedy, kiedy ją kupowałam, jakby część nie ma screenów, część się teraz zastanawia, na czym ja chodzę. To jest, słuchajcie, bieżnia, która jest składana na pół. Widzicie, to jest taki kwadrat. I teraz po prostu się nią łapię, tylko wiecie co, ja może tutaj się... Po prostu pokażę, ją się łapie i po prostu bierze się, rozkłada, o, na pół. I ona jest naprawdę mega, bo powiem wam szczerze, co ja na przykład zauważyłam, jeżeli chodzi o bieżnię, bo tak jak na przykład mogę wam powiedzieć, że Pilates przepięknie rzeźbi brzuch, naprawdę, w ogóle ta sylwetka, słuchajcie, jest taka, o, widzicie, jest taka smukła tutaj, to jak chodzicie na bieżni, to ja przynajmniej tak zauważam u siebie, sorry, boże, to słuchajcie, bieżnia bardzo ładnie wysmukla nogi, naprawdę, ja nigdy nie miałam takich smukłych nóg, one w ogóle fajnie też, tak zauważam, tak samo dla siebie, nie to, że się słuchajcie chwalę, ale no wiecie, no jak widzicie efekty, to jest taki fun, taka przyjemność, że po prostu... wow, to ja? Ja jakby nie postrzegam czasami tak siebie, jak ktoś mnie tam gdzieś nagra, wiecie, no też mogę wtedy ocenić, jak ja realnie wyglądam, bo każdy wiadomo, że jak nagrywa, to bierze dobry kadr, swój ulubiony, wie, jak dobrze wygląda, no wiadomo, że czy tak będę dobrze wyglądać, czy tak, tak, no to słuchajcie, każdy ma ulubiony i każdy wybiera jakby swój, żeby dobrze wyglądać, ale jak czasami ktoś mnie nagra z boku i ja tak sobie spojrzę, no, faktycznie te ćwiczenia coś dają, no to wtedy mam taką dużą satysfakcję, tak, że to nie tylko ja jakby to widzę, no bo wiecie, no znam swoje ciało, wiem, jak reaguję na pewne ćwiczenia, to muszę wam powiedzieć, że Pilates to jest sztos. Dzisiaj nam akurat Agusia była, bo dzisiaj Martusi nie było, ale ja od kiedy, słuchajcie, chodzę na te wtorkowe pilatesy, to serio, tak trochę się zaczęłam zastanawiać, czy nie iść w poniedziałek jeszcze z Kaliną, bo no, forma do lata sama się nie zrobi, słuchajcie, także pięknie pilates rzeźbi brzuch, pięknie wysmukla, wyciąga, na krągosłup jest, słuchajcie, super, miałyśmy spine korektora, więc później, słuchajcie, poszliśmy na kawkę, zjedliśmy dobrego steka i taki miły dzień, także już wiecie co, ja czasami też nawet nie wyciągam aparatu, bo gdzieś tam się po prostu pochłoniemy tymi rozmowami i to jest takie ładowanie baterii, wiecie, bardzo fajne. W ogóle super się otaczać takimi ludźmi, którzy są wam życzliwi i tak dają, oddają energię, biorą od was część tej energii, którą wy macie i tak się, słuchajcie, można fajnie wymieniać, także super. Więc jakby wracając do meritum, zawsze się
zgaduję, to bieżnia, słuchajcie, bardzo fajnie uzupełnia. Uzupełnia, ja wiem, ja też jestem zwolennikiem, słuchajcie, wyjścia do lasu i nie wiem, o, proszę bardzo, bo zaraz będzie bajka, słuchajcie, ja wchodzę na bieżnię, mamy z Ksawciem deala, że ono ogląda wtedy sobie bajeczkę, tak? Tada. Tada, no, bajkę oglądasz. Mówiłem baba. Baba? Tada. No właśnie. Także ja naprawdę widzę, że połączenie w ogóle mojej części siłowej z pilatesem, no to jest super, ale ja w ogóle zauważyłam, że od kiedy chodzę na pilates, moja sylwetka się zmieniła i od kiedy chodzę na bieżni. Także widzę te dwie, że tak powiem, zależności, więc super. O, tak, tak też wygląda mój permanent, słuchajcie, bez żadnego, muszę Kasi zrobić zdjęcie bez żadnego filtra i błyszczyka, także daję Wam namiar, mam nadzieję, że zrobicie screen na bieżni, znajdziecie sobie na Media Expert, bo ja mam ten model akurat, no i myślę, że warto mieć w domu bieżnię, naprawdę, no ile macie miejsca, no naprawdę tutaj przy ścianie nie zajmuje dużo, więc mam nadzieję, że Wam pomogłam i gdzieś tam tą, może nawet ciekawość do pilatesu jakby no, zainteresowałam Was, bo muszę Wam powiedzieć, że moje koleżanki naprawdę mają problem w tym, że mają na przykład, nie wiem, troszkę więcej tkanki tłuszczowej na brzuchu, gdzieś tam brakuje im tej smukłości i właśnie jak rozmawiamy, to mówię, idź na pilates, zobacz Aga, idź na pilates, bo to po prostu będzie strzał dziesiątka. No i powiem Wam, że jest duże zainteresowanie, moja koleżanka na przykład w Rzeszowie znalazła studio pilates, no bo no, wiadomo, nie jest w Łodzi, ale jak Wy jesteście z okolic Łodzi i macie możliwość przyjechania, bo tam są różne godziny, słuchajcie, zajęć z Agusią, z Martą, to spokojnie możecie sobie potestować, ale ja Wam polecam na maszynach, ale jeżeli oczywiście, nie wiem, nie macie możliwości, chcecie sobie wejść na kartę, to też jest opcja na matach, więc też super. Także full energy, słuchajcie, dzisiaj jest vloga. I ja, słuchajcie, mimo że wstałam o 7, a wróciłam o 3, to słuchajcie, idę jeszcze na bieżnię, mam taką fajną energię w ogóle z tego spotkania, ze słoneczka, z tego, co dzisiaj zjadłam pysznego. No ja tak właśnie, tak, słuchajcie, to powinno wyglądać, bo ja po 3 latach gdzieś tam pracowania nad sylwetką, powiem Wam, że teraz po prostu odczuwam to zmęczenie, że gdzieś tam były jakieś restrykcje, a teraz jakby jest ich brak, ale wszystko jest tak w normie i tak się jakby cieszę z tego jedzenia i wiecie, tak z tych spotkań, tak otworzyłam się mega na różne rzeczy, to widzę, że jest też zmiana w moim zachowaniu, w mojej sylwetce właśnie i tak mam wrażenie, że wszystko idzie na plus. No ale to słuchajcie, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, pewne rzeczy trzeba przetestować i trzeba tak po prostu spokojnie wszystko wyważyć, także ja zawsze mam takie wtorki mega przyjemne, gdzieś tam jakieś wyjście. W tygodniu sobie jem też, słuchajcie, to co normalnie jem, ale jakby sprawiam sobie taki dzień na przyjemności swoje i jeden raz w tygodniu, w weekend też sobie, słuchajcie, z Natanem gdzieś wychodzimy, zawsze coś fajnego zjemy, no, mamy taki dzień dla siebie, więc mam taką wolną głowę. Także super, tego Wam życzę, dziewczyny, no i oczywiście słoneczka, także do zobaczenia.